Witajcie w drugiej części. Zrobiliśmy sobie przerwę na jedzonko. Odstawiliśmy sobie rzeczy do samochodu. I teraz idziemy do góry. Tutaj mamy ładny czerwone drzewo. Nie wiem co to jest. Mikrofon jest wiesz z przodu. Wiem, ale słychać. No i tu jest wszystko to. Takie mury z cegieł. Lody za 2,50. Niestety nas nie stać. Tutaj mamy restaurację. Nie wyprzedzę. To jest altana. No nie chcę, zrobił mi się zoom. Schody tutaj takie do góry. Zapomniane. Idziemy do góry. Nie wiem, ja chyba jestem dosyć chory. Ledwo górkę wyczuję, już dycham i żyć nie mogę. Idziemy. Zakaz. Tutaj piękny, nie dotyczy rowerów, ale rowerem tutaj wjechać to jest wyczyn. Próbowałem chyba z 8 razy. Tylko raz mi się udało, jak byłem na dobrej formie. Powinni wszystkie ulice robić z tych kostek. Potem taką maszynę do wygładzania, no nie? Wiesz o co chodzi? Co no? Że powinni zawsze kłaść takie kostki i potem jakąś maszyną je wygładzać. Ale nie takie, tylko te żwirowe. Ożem się zsapał. No jest. To po co? Zredukuj sobie w dupie ten. Ja mogę mu. O, teraz redukcja i mogę już iść do przodu. No. Wyższe obroty włącz. Serducha. Nie ta wiem. Turbina się kręci tam. Okablowanie jest zepsute. Tutaj się idzie do góry na antenę. A tutaj w dół idzie się do zamku. Wszystko się zazieleniło. Ręce mi się telepią. Ciekawe ile będzie ludzi. Patrzyłeś na TV, czy ma coś być dzisiaj? Nie patrzę. Tutaj jest ścieżka, którą zazwyczaj idę w tę stronę, a wracamy zazwyczaj dołem. Nagrywa się, nagrywa. Tutaj jest krzyż milenijny. No widzę. Uciekł. Ciekawe, czy było widać na kamerze. Ja bym lisa chciał nagrać. Tutaj jest krzyż milenijny. Chyba tak się nazywał. Góreczka. Ciekawe, czy się nagrał ten gad. Wierzysz, w którym folderze to się jest? Wiem. I lecimy sobie ścieżką. Za laskiem już jest zamek. Szkoda, że w zimie nie udało mi się go nagrać. By było więcej widać. Tu się już pojawiają drobne ścieżki. Takie różne tam.
meandry. Ile jest baterii? Słychać dzieci, dwie kreski. Słychać dzieci. Się bawią. Tutaj widać dziury. Tej zimy zniszczało jeszcze bardziej to wszystko, bo tamtej zimy było troszeczkę w lepszym stanie to wszystko. Tutaj ciekawe miejsce jest, bo tam jest dziura pod spodem. Zaraz zobaczycie. I teraz taki zrobimy obrót 360 stopni. Tam jest wejście na taki ten. I zacznę może tutaj. Pode mną jest bardzo niebezpieczne miejsce. Kiedyś się to zapewne zawali któreś zimy. Tutaj jest takie o. I tutaj odpadł kolejny blok, tak jak mówiłem. Tutaj odpadła taki porządny kawał ściany. Tutaj znowu też podpadało. Tamtej zimy tego nie było. Schodzimy tutaj. Ale myślę, że to, na czym stoję, też się kiedyś zawali. Schodzimy tędy. Żeby się nie przewrócić. I wchodzimy. Kurczę. Wchodzimy tak. Tu jest dość niebezpiecznie. Akurat mam prawą ręką zajętą, a zawsze się prawą podpierałem. Tu muszę się lewą podeprzeć. Tutaj mamy łuk i kolumny. Tak to wygląda od środka. Tutaj jest dziura, do której można wejść. Kiedyś tam byłem z przewodnikiem, ale w sumie idzie się tylko trochę w dół i nic tam nie ma, a schody są w dość fatalnym stanie i jest dużo komarów. Tu jest taka dziura z cegieł, nie wiem, czy to jest szczelnica. Gdzieś tam był kiedyś? Nie. Ja byłem tam z przewodnikiem kiedyś. Tu jest dziura, zapadlisko. Pewnie tu się korytarz tam zapadł w dół. Tu takie o. Tutaj kolumna. Chciałbym kiedyś zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało. I tutaj widzicie, jest takie to o. I tam się to zapadło. Po zimie. Idziemy sobie, idziemy. I tutaj widać wszystko jak na dłoni. Wypadło z tego i przechodzimy do tego niebezpiecznego miejsca, gdzie myślę, że w następną zimę albo nawet już tego roku to wszystko spadnie, bo widzę, jak to już leci, obrywa się tutaj. No i tu jest taka dziura cholerna. Tam właśnie przed chwilą stałem i dużo ludzi o tym nie wie. Teraz tylko na potrzeby nagrywania tam byłem, a normalnie to tędy nie chodzę. I tu widać chyba szczelnicę czy coś takiego. Tam się zrobiły solne czy wapniowe. Te takie. Nie wiem, jak to się nazywa. Stalaktyty, stalagmity? Jak to było? Ja tutaj z góry i z do dołu, nie wiem, które są które. O, stalaktyty, stalagmity. Tutaj jest kolejny porządny łuk. To jest chyba ta szczelnica. Tutaj też jest szczelnica chyba. I tu mamy pod słońce już, nie wiem,
czy będzie dobrze kamerę łapać. Nie. Sobie tutaj ktoś ognisko zrobił i wychodzimy innym tunelem do takiej wieży i z tej wieży przejdziemy do innej części. Tutaj widać też, że kamienie w tym roku poodpadały. Na przykład tu taki duży, a tu jest wieża. Mamy tutaj pięknie.